Witam serdecznie w kolejnym devlogu, ja, słyszymy się w zasadzie po trzech tygodniach, jakby ktoś się pytał czemu tak późno, to po prostu nie miałem czasu i też nie chciałem nagrywać jakby tych devlogów bardzo często, być może po prostu z jakąś większą regularnością, aczkolwiek chciałem, aby pokazać coś więcej, a nie tylko, wiecie, skrawek pracy. Co się tak na pierwszy rzut oka zmieniło, także odpalamy grę i co się ukazuje? Ukazuje nam się loading. Co się dzieje? Dlaczego nam się ukazuje loading? Ktoś zapyta. Ano dlatego, że w tym momencie gra wysyła zapytanie, powiedzmy, tam do serwera, czy jesteśmy połączeni, jakby z siecią, można powiedzieć. No bo jeżeli jesteśmy połączeni z siecią, no to serwer odbierze dane, no i wyśle z powrotem, że y, faktycznie jesteśmy połączeni. O co tu chodzi? Po pierwsze, tutaj leaderboard, y, który y, szczytuje, z le szczytuje najlepszy czas danego levela i zapisuje go właśnie w leaderboardzie. I po drugie, są niki. Dodałem te niki ze względu na to, nowo. Powiedzmy sobie, że każdy wybrałby sobie jakiś tam nick, no ale by się okazało, że ktoś by wybrał taki sam. No i nagle by się te dane nadpisywały, tak? Jedna osoba by miała najlepszy czas taki, druga taki i potem by się te dane jakoś to nadpisywały i w tym leaderboardzie nie byłoby to prawidłowo, więc stwierdziłem, że to nicki. Generalnie używam takiej strony, to się nazywa chyba Silent Wolf, coś takiego, już teraz nie pamiętam dokładnie, no i generalnie też zrobimy właśnie te niki. Jeżeli jesteśmy połączeni z internetem, to możemy wybrać sobie nick. Ja sobie wpiszę, nie wiem, 1, 2, 3, taki nick. No i w tym momencie, jeżeli klikniemy Enter, to jest Loading. W tym momencie wysłane jest zapytanie do tego backendu, czy taki nick już istnieje. Jeżeli istnieje, to wyskoczy błąd, że nick jest zajęty, należy wpisać inny. Jeżeli natomiast nick nie jest zajęty, no to jakby następuje taka w cudzysłowie rejestracja. No bo oczywiście nie podejmę hasła nic, no ale to jest taka w cudzysłowie rejestracja. Zaklepujemy sobie po prostu ten konkretny nick. Nikt, jeżeli ty wpiszesz 1, 2, 3, ja wpisam 1, 2, 3, to ty już 1, 2, 3 nicku nie będziesz mógł wybrać. Będziesz musiał wybrać inny. No ma to sens, tym bardziej, że tak jak mówiłem, są statystyki. Tutaj mamy, no, dodałem, no i tutaj kliknąłem sobie yy, online. No, w tym momencie, o, wczytało się. Tutaj są jakieś tam moje wyniki yy, z tutoriala z mediuma i harda. Jeszcze jest tam jeden poziom, który dodałem w zasadzie chyba dwa dni temu, więc nie zdążyłem tego spiąć z najnowszą tabelą. W sensie, po prostu nad tym jeszcze nie pracowałem. No i jeżeli na przykład będziemy chcieli zreloadować, no to to możemy zreloadować. Nie możemy tego kliknąć drugi raz przycisku, musimy poczekać, aż się zre zreloaduje. No i tyle. No, i tak to wygląda, nie? Tutaj jest to, czyli są statystyki dodane. No i oczywiście dodam też zapisy, no bo skoro jest nick, jest zapisywana teraz gra, zapisują się wszystkie dedy, no wszystko się generalnie zapisuje. Zakładka Options, możemy wejść, no i tu są trzy zakładki, tak tam. jestem ogólnie mega z tego zadowolony. Bardzo fajnie to wyszło, uważam, super, świetnie. Smów kamera, tego ostatecznie raczej w grze nie będzie, ponieważ wyłączenie tej opcji po prostu. Ta kamera po prostu głównie nie chodzi, jak jest wyłączona ta opcja, więc raczej tej opcji ostatecznie nie będzie, no ale to działa jakby. Mogę sobie tutaj zapisać, wyjść, wejść i faktycznie ta smooth kamera cały czas jest wyłączona. Teraz możemy nawet wyjść, bo to się automatycznie chyba. Oj, zapisuje i jest włączona. Możemy sobie zmienić controller Dead Zone. A, właśnie tutaj te tool, jak to się nazywa? No, po prostu te, co się pokazuje, co to robi, to będzie raczej wyłączone, ponieważ to z tego co wiem na godocie 4. Średnio działa, ponieważ też nie skaluje tak jak wszystko, tylko to się jakoś tam inaczej skaluje, więc to raczej wyłączę. To tak testowo sobie sprawdzałem, ale to działa źle, więc wyłączę. No i można oczywiście przestawiać sobie tam. Wiadomo, czyści było domyślnie. Trigger deadzone: tutaj chodzi o. No, trigger deadzone: no, co pod triggerem jednym jest dash, więc jakby dodałem, to być może nie wiem, komuś się to przyda, nie tak dodałem. Po prostu można to zaimplementować, więc to dodałem. Jest display, możemy sobie exclusive. Y Full screen, możemy sobie dać zwykły full screen, ale ja dam sobie window, bo czemu nie. Możemy ustawić Vsync, możemy go wyłączyć, jeżeli mamy włączony Vsync nie możemy ustawić FPS limitu, no bo oczywiście on się automatycznie ustawia na, na limit naszego jakby monitora odświeżania, także logiczne chyba, jeżeli jest Vsync wyłączony to możemy sobie ustawić 240. tutaj co 15 chyba przeskakuje, tak, no i maksymalnie 240, jeżeli damy na najniższe no to mamy unlimited, czyli tych FPSów jest maksymalnie ile Fabryka dała, że tak to imię. Sans. Póki co Sansu nie dodałem żadnych w sensie starałem się dodać, już tam coś tam jakieś dźwięki kombinowałem w Audacity dalej, ale w średnio mi to idzie, więc. więc na razie sobie to odpuściłem, ale zakładka jak najbardziej jest, do implementacji tutaj różnych rzeczy może sobie pozostać. Oczywiście Bindy możemy sobie zmienić, Bindy Keyboarda, lewo, prawo i tam wszystkie, wiadomo, kontrolki. Jeszcze chciałem ustawić sobie, znaczy dodać możliwość ustawiania kontrolek kontrolera, ale z racji, że bardzo dużo zabawy z tym będzie, między innymi na, na przykład z tym, że tutaj jak mamy to Left, Right, Up, tak, to wszystko co tu jest wypisane, na przykład jak sobie to ustawię, nie wiem, takie coś, to się pokaże, że to jest backslash, k, l, g i tak dalej. I to jest jakby automatycznie robione, jest automatycznie w godocie taka funkcja. No i generalnie nie ma tego w kontrolerze, w sensie jest to w kontrolerze też, tylko problem w tym, że tutaj wiadomo, się wyświetla na przykład, że to jest g, że to jest jakiś tam inne, a w kontrolerze to na przykład będzie left trigger, i w nawiasie wiecie L1, yy, tam na Xboxie to jest coś innego i tak dalej. I po prostu ten tekst się robi na przykład odtąd i wyjeżdża po zeka. I bym musiał po prostu strasznie się z tym bawić, żeby to po prostu poustalać. Nie chciało mi się tego po prostu robić. no Straszny zapierdzielnik to jest. Uważam też, że jakby samo sobie sterowanie na kontrolerze jest dobrze zrobione. Jest po prostu na kontrolerze się dobrze w tą grę gra, więc nie ma nawet sensu zmodyfikowania tych wszystkich wartości. Keyboard rozumiem, ponieważ ogólnie na keyboardzie się fatalnie gra. Moim zdaniem. Ogólnie we wszystkie platformówki, w moim tak samo. Ja nie umiem grać na keyboardzie w tą grę ani w inne platformówki, więc. Jak najbardziej, jeżeli już ktoś chce się podjąć tego karkownego wyzwania, to niech się chociaż ustawi tak, żeby mu było wygodnie, logiczne. Oczywiście mam też default, wszystko się, jak widzicie, resetuje tutaj tak samo. No i oczywiście Play. Co nam się zmieniło? Yy, w sensie ulubione, czy chcemy na przykład, że nasz tutorial to jest ulubiony level, tutaj i tak dalej. I to wszystko się oczywiście zapisuje, wyjdziemy, odpalimy ją ponownie. I jak widzicie, tutaj się pokazuje to co było, czyli mamy te trzy, można zadać, nie wiem, jeden, można zostać, nie wiem, trzeci level. Chodzimy tutaj nawet od razu i to wszystko się aktualizuje, działa. Bardzo fajnie to działa, jestem zadowolony. Jak ktoś będzie. Chciał, to po prostu wiecie, będzie np. 10 leveli, będzie będziecie mieli zaznaczone, i tu od razu się rzucało. Czy widzisz, ok, tutaj jest ta gwiazdka, to jest mój ulubiony level. Być może, nie wiem, przycisk się też będzie zmieniał jakiś tam kolor, będzie miał inny czy coś, no ale póki co, póki co, tak to działa i działa, moim tak zdaniem, naprawdę fajnie. Load last plate, czyli czytujemy ostatnio rozegrane. W tym momencie nie mam nic, ponieważ nie rozegraliśmy jeszcze na tym, jakby, yy, save żadnego levelu, ale możemy odpalić sobie tutorial. My sobie z tego tutorial możemy oczywiście wyjść i w tym momencie, jeżeli ja kliknę. Load last plate to załaduje nam ten ostatnio grany. Jest samouczek, nie wiem czy on był jak na poprzednim filmie. Możliwe że był, aczkolwiek na pewno został usprawniony. Tutaj oczywiście jest pokazane co tam trzeba zrobić. A czekaj, bo ja pada, a ja, a ja tutaj coś na klawiaturze robię. Ym, no, taki samouczek. Co jest ważne, dodałem taką trampolinkę, która automatycznie wykonuje skok. Bardzo fajna opcja, dlaczego? Można na przykład jakieś trapki dodać i tak dalej, także spoko. Poza tym udało mi się tam tę trampolinę jak zrobić customizable, więc każdą dodaną trampolinę mogę ustawić jej moc. Także tutaj jest na przykład moc ustawiona taka jak skok. Jeżeli skoczysz, jest tego i to działa tak samo. Zrobiłem też tak, że ta trampolina działa dopiero jakby po wyjściu, czyli jeżeli na nią znajdziemy, to nic się nie dzieje i dopiero jak wyjdziemy z tej trampoliny, to nam skoczy. Dlaczego tak zrobiłem? Ale na przykład dlatego, że jeżeli tu jest na rogu, to nam skoczy w ostatnim momencie, przez to przez tą dziurę przeskoczymy. Jeżeli ta trampolina wystrzeliwałaby nas w momencie dotknięcia, czyli tu już dotykam i nas by wystrzeliła w tym momencie, to ja prawdopodobnie bym nie doleciał do tego końca, więc ma to większy sens. Poza tym to jest taki, wiecie, jakby był jakiś trap, co nie? Jak ktoś na to skoczy i mówi, o kurczę, skoczyłem i, i jeden co może, to wiecie, już się pogoi z porażką, także moim zdaniem fajnie to działa. Co tu jeszcze dodałem? Zmieniłem całkowicie działanie tych dźwigni z boxami. To jest super teraz. Kiedyś było tak, że klikaliśmy interakcję i po prostu nam się teleportował box z tego miejsca do tego miejsca. Teraz jest płynna animacja. Super, jest na tego dowodu, działa to zajebiście. W dodatku jest to zajebiście customizable. Zrobiłem ten kod tak, żeby dało się ustawić dosłownie wszystko. Zresztą potem wam pokażę też na podstawie innego levela. Nie będę się teraz wypowiadał. Oj, jak to dokładnie działa, ponieważ będę mógł to po prostu później pokazać. Mamy oczywiście cały czas te znikające platformy które znikają po tam półtorej sekundy. Działa to teraz trochę lepiej, ponieważ one były lekko zbugowane, ale teraz już jest gita widzicie, pojawia się. Jest chyba półtorej sekundy ustalone czasu na to, żeby one się odnowiły, yy, znaczy po czas, po którym one jakby znikają i 5 sekund, żeby się odnowiły. Yy, no tutaj jest napisane, co to robi. Dostajemy sp podwójnego speeda. No, zrobiłem takie bardzo proste animacje. Nie wiem, czy to było, chyba tego nie było, ale wygląda to moim zdaniem bardzo fajnie. I tu jest tak niebieskie, to jest sp yy, sprint. Dodatkowy, tak? Yy, Pomarańczowy to jest dodatkowy dash, czyli dash nie możemy drugi raz znacznąć. także spoko, normalnie możemy tylko raz, nie mogę drugi raz, a jak przejdziemy przez to, to możemy <coughs> zrobić jakby podwójny skok, tak samo, oczywiście można tylko dwa razy. Jeżeli wjedziemy sobie w to, yy, to możemy skoczyć dodatkowy i tak samo, no, jak widzicie, jeżeli wyteminguje, to mogę skakać jakby w nieskończoność w tym miejscu. No i oczywiście dojeżdżamy, mamy tutaj yy, total. Level time i tak dalej. Możemy zagrać ponownie, jeżeli mamy taką ochotę, możemy wyjść do menu, ale oczywiście my wychodzimy. No i w statystykach pokazuje nam się najlepszy czas aktualnie na tutorialu, i oczywiście, jeżeli sobie wejdziemy, to tutaj ten czas jest od razu wczytany, 64 sekundy, bardzo cały czas, ale ale jest, bo oczywiście tabela składa się tylko stop 10, ale no to racji, że póki co tylko ja to testowałem, to jakby jest. Znaczy, testował ktoś, testowali to też inni ludzie. Ponieważ wypuściliśmy już takie pierwsze buildy, uda udało mi się już parę buildów wysłać, pokazać ludziom, yy, kolegom, przetestowali, wszystko fajnie działa póki co. Yy, tylko, że no wiadomo, na przestrzeni czasu, jakby na przykład tutorial się zmieniał, więc stwierdziłem, że po prostu te dane wszystkie pokasowałem, tego tu nie ma, ale normalnie działało. Jak oni odpolili grę, przeszli level, to normalnie u mnie się ten, te dane wszystkie aktualizowały, także wszystko. Jak najbardziej działa. Jeżeli chodzi o, zrobiliśmy samouczek, możemy przejść do innych poziomów. Ja odpalę sobie level czwarty, ponieważ tutaj jest właśnie. E, tylko, żebym tam doszedł. E, te boksy, tutaj jest wykorzystanie tych boksów. O kurde, bo ja nie wiem, czy ja tu, to ogarnę teraz. Będzie ciężko, także ja chyba sobie ułatwię. O co chodzi z tym, że, to jest, e, że te boksiki są tak customizable? Mianowicie, mogę sobie ustawić, czy jakby boks będzie jeździł tylko raz. Czekajcie, pojadę może. O, teraz on będzie jeździł cały czas, ponieważ ja mam to ustalone tak, że mam kontrolkę, którą mogę sobie normalnie wcisnąć i ustawić, czy ten box przemieści się tylko raz, czy będzie się przemieszczał cały czas, czy będzie po prostu jakby w takim lupie, zapętleniu. Tutaj mam ustawione, że to będzie cały czas się zapętlać, więc jakby ten box się będzie zapętlać, on będzie jeździł od jednej strony do drugiej, tak w nieskończoność. Jeżeli ustawiłbym tylko jednorazowe przesunięcie, to on by się przesunął tylko z lewej do prawej, czy tam z prawej do lewej, w zależności jakby to było ustawione. Super fajnie to działa. Bardzo też jest łatwo ustawić te boksy, ponieważ yy, ja sobie kupuję trzy boksy. Ukrywam dwa z nich. W sensie ustawiam wszystkie na pozycjach. Jest jeden boks na jednej pozycji, drugi boks na drugiej pozycji i główny boks, który się przemieszcza. I to sobie po prostu tak jest ustawione, że jest jeden na jednej, drugi, na drugiej. I po prostu w lupie to sobie ten główny boks prze przechodzi sobie z tej pozycji, do tej pozycji, z tej pozycji, do tej pozycji. Super to działa, ponieważ jeżeli chcę sobie po prostu to dodać yy, na mapie, to to jest dosłownie. Sekunda. Sekunda. Nie muszę nic tam w kodzie zmieniać, tylko jedynie co to mogę sobie ustalić te boksy, ustalić czy to ma być w lupie czy nie. I jeszcze mogę sobie w dodatku ustawić jak szybko ten boks się przemieszcza i jak szybko ten boks y, zmienia pozycję. W sensie on zmienia pozycję i ile sekund y, czeka w tej pozycji po drugiej stronie. Tutaj mam chyba z tego co kojarzę ustawioną sekundę albo półtorej, coś takiego. I tutaj wiecie raz, dwa czy tam półtorej. I, i ten box zmienia jakby tą pozycję. Mogę tak samo ustawić sobie prędkość przemieszczania. Fajnie, fajnie to działa. Tutaj tak samo, góra, dół. Tam jest kolejny boksik. no. Super, jestem z tego zadowolony, działa to yy, wyśmienicie. Także się z tego bardzo cieszę. A, kolejna rzecz to jest Free Look, który Wam pokażę, może na levelu powiedzmy trzecim. A, to jest ten przerobiony level hard, który zresztą był filmik, że o, przeszedłem mój poziom. To ten poziom został całkowicie zmieniony z tego względu, że on jest tak cholernie trudny. W sensie był, że no tam był tak pixel perfect, że no nie dało się tego przejść, albo było to graniczne studem, więc zmieniam ten poziom. I jak widzicie, jeżeli sobie przyczyna scrolla, to mogę jeździć, kamera działa super. Dlaczego to dodałem? Dlatego, że na przykład ktoś mówi, nie wiem, jest na przykład w tym miejscu i mówi, co ja mam tutaj zrobić. No dobra, przeszedł tutaj, i on mówi, co mam tutaj zrobić, stąd, w tej pozycji. Nie widzę, co tam jest. Dlatego, ty sobie Freelukiem patrzysz, mówisz, okej, okay, tutaj mam dasza, bo to jest pomarańczowy, tutaj mam skok. Także zapewne muszę sobie skoczyć, skoczyć, zdaszować, skoczyć i zdaszować. I wtedy jestem w tym miejscu. Co jest jeszcze ważne? Free look, zrobiłem go oczywiście zajebiście. Jeżeli sobie to zmienimy, kamerę, poczekamy 3 sekundy, automatycznie wraca nam do pozycji gracza. Druga rzecz, pod R możemy sobie kliknąć, klikam R i się przywraca pozycja. Zajebiste. Kolejna rzecz, przemieszczam się graczem i od razu też nam się robi, czyli wiecie, tutaj sprawdzamy. OK, już wiem, klikam sobie strzałkę tam w prawo, w lewo i od razu nam to wraca do pozycji yy, gracza. Super, świetnie to działa, i jestem z tego fuj zadowolony. Jedynie trochę ta kamera, tak jakoś ten ruchy są takie. Może nie w 100% tak, tak jak powinny, bo to się jakoś tak dziwnie do rogów przykleja, jest teraz w rogu, i jak chcę oddalić, to tak nie jest to takie automatyczne, tylko tak jakby ta kamera jest na chwileczkę przyklejona. Nie wiem ładnie, jak to zmienić, ale no jest widok jakby spoko. Także możecie po całym levelu jeździć, chce sprawdzić. OK, tutaj muszę zrobić to, to, możecie sobie powymyśleć i tak dalej. Jak ktoś zna mapę, to ma to w dupie i tego nie używa, ale jak przechodzicie pierwszy raz, to to jest zajebiście przydatne i uważam, że jak najbardziej dla nowych graczy. Coś, coś świetnego. Na kontrolerze oczywiście też działa, jeżeli przytrzymam odpowiedni przycisk. Nie pamiętam, teraz który to był. Tak, ten. To normalnie mogę też jeździć. Zostało to oczywiście do kontrolera też dostosowane. Nawet nie wiem, czy na kontrolerze trochę nawet to nie lepiej działa. Nie wiem. Ale zajebiście działa. <laughs> na pewno dodam do opcji możliwość zmieniania jakby prędkości, w sensie sensitivity, ponieważ oczywiście to w kodzie jest uwzględnione. No aczkolwiek muszę jeszcze to do opcji. Oczywiście na padzie też mam ustawiony przycisk odresetowania. się to działa. Uważam, że to jest jedna z lepszych rzeczy jakie ostatnio dodałem i super useful. Wiecie, jak ktoś zna mapę to sobie to przechodzi i ma to gdzieś, bo pamięta co, co jest gdzie, ale jak ktoś nie zna mapy, pierwszy raz przechodzi to to jest zajebiście useful, no bo no bo te mapy niektóre, nie będę ukrywał, nie są jakieś szczególnie intuicyjne. Stoicie tutaj. No okej, teraz jest ta mapa tak zrobiona, że tutaj będzie prawdopodobnie widać ale dla upewnienia się możecie sprawdzić, nie? O co tu chodzi? OK. I, I to jakby zrozumieć. Jest jeszcze jedna rzecz związana z kamerą: mianowicie, jeżeli sobie na przykład kliknę teraz strzałkę w prawo, to kamera, jak widzicie, przesuwa się tak, żeby środek ekranu, żeby po prostu postać nie była na środku, tylko była bardziej z lewej. Żebyśmy widzieli więcej po tej prawej stronie. Idziemy w prawo, to chcemy widzieć więcej po prawej stronie. Logiczne, więc ta kamera się tak dostosowuje. I teraz kliknę w lewo, i jak widzicie, ta kamera sobie swobodnie przejdzie bardziej na tą lewą stronę, żebyśmy widzieli więcej z tej strony, którą aktualnie idziemy. Uważam, że to jest też fajna dodatkowa opcja. Także co się tak ogólnikowo jeszcze do, y, zmieniło od y, momentu, kiedy y, nagrałem ostatni filmik? Mianowicie ustawienia, oczywiście logiczne, to jest jedna z tych rzeczy. Y, statystyki online, to przede wszystkim, ponieważ te zwykłe statystyki były online, zajebiście działa. Y, wybieranie gra, nazwy gracza, zapisywanie gry, zapisywanie po prostu tego... Zapisywanie ustawień, zapisywanie e, kiwinców, e, e, zapisywanie tego, jaki był ostatni level, zapisywanie najulubionych poziomów, zapisywanie statystyk, zapisywanie wszystkiego. Działa to super. E, e, Zmieniono też poziomy, dodanie nowych poziomów i tak dalej. Cały czas na tą grą pracuję, żebyście sobie nie myśleli, że ja mam to w dupie, że już odpuściłem, że, że nie. Nie. Cały czas na tym pracuję. Movement też został ulepszony. E, na przykład... o. Chodzenie zostało lepszone. Kiedyś nie było czegoś takiego możliwe. Teraz możemy, jakby stanąć w miejscu, klimba przytrzymać, tak i pójść do. O, teraz coś tu odwaliłem i iść do góry, nie? I maksymalnie chyba tam jest 10 sekund. Możemy tak robić. Potem, jak przez 10 sekund będziemy stać w tym miejscu, czy tam jechać do góry, to powinno nam postać chyba zacząć zjeżdżać. Tylko nie pamiętam. O, zjeżdża, tak. Jest to... Nie pamiętam, czy to jest na 10, na 20 sekund. Nie wiem, czy w ogóle będzie limit czy się ten limit przyda do czegokolwiek. Póki co ten limit jest bardzo wysoki, więc nie trzeba się z tym martwić, ale możemy się właśnie przytrzymać wtedy wyżej. Trzymam strzałkę, zjeżdżamy, tego. puszczam i zjeżdżamy troszeczkę szybciej. Yy, także no, są takie różne rzeczy dodane, yy, które po prostu... No to po prostu ten movement jest jeszcze bardziej usprawny, jeszcze lepszy, jeszcze bardziej intuicyjny i jeszcze po prostu bardziej taki smooth, taki poniższy, taki wiecie... No, to jest gra platformowa, więc tu musi być wszystko zajebiście. Jeszcze nie ukrywam, nie jest to idealnie tak, jakbym chciał, ale uważam, że jest jak najbardziej, no są postępy po prostu. Działa to coraz lepiej, coraz większy rozwój. Na pewno priorytetem na kolejne rzeczy, jakie chciałbym dodać, dźwięki. No nie będę ukrywał, że z tymi dźwiękami no parę ładnych godzin zmarnowałem w zasadzie dwa dni na próbę stworzenia jakichś sensownych dźwięków. No niekoniecznie mi to wyszło. Niekoniecznie mi to wyszło. No ale co, będę musiał na tym posiedzieć, no bo gra bez dźwięków to taka trochę gówniana gra, więc na pewno będzie trzeba było to to dodać. Co jeszcze bym chciał dodać z nowych rzeczy? Nie wiem, na jakieś nowe poziomy, na przykład chciałem strzelającą jakąś taką pułapkę dodać, że wiecie, no coś, co po prostu strzela pociskami tam powiedzmy co, nie wiem, dwie sekundy. Żeby coś tam nowego z timingiem się pojawiło, wiecie. Są te platformy, które odjeżdżają sobie w lewo, w prawo, ok to jest już jakiś tam timing, że musicie to wyczuć, no bo te platformy jakby was nie zabiorą, tylko musicie skoczyć. To jest specjalnie zrobione, żebyście musieli no to wyczuć, no bo co to miałoby za sens, że ta platforma odjeżdża i wy lecicie z tą platformą, no to to nie ma, nie ma żadnego utrudnienia w grze, równie dobrze tej platformy mogłoby nie mieć, więc, więc trzeba to wyczuć, skoczyć w dobrym momencie i skoczyć na drugą stronę tej platformy, więc to jest fajne timingowo i też myślę, że właśnie dodam tę pułapkę, która co jakiś czas strzela, żeby trzeba było po prostu wyczuć w danych momentach, że ok, pułapka strzeli, teraz muszę zrobić to szybko, pyk, pyk, pyk. Także żegnam się w tym devlogu. Ja się cieszę ogólnie. Jak na 3 tygodnie jestem zadowolony. Oczywiście można było tego zrobić więcej, ale jak na to, ile ja miałem czasu, ile poświęciłem, to jestem osobiście bardzo z tego zadowolony. I co? Czekajcie na kolejne update'y. Nie wiem, kiedy będą. Mm... Będę się też jeszcze niedługo sobie taki dzień jakiś na przemyślenia zrobić, bo ostatnio pracowałem z tym, co miałem wymyślone, ale no powoli się pomysły kończą. No wiadomo, mogę wiadomo, wystrugać coraz więcej poziomów, mogę strugać, wiadomo, kolejny, nie wiem, 5 poziomów zbudować, super fajnie. Ale no, przydałoby się też jakieś może nowe mechaniki dodać, coś takiego tam powymyślać żeby ta gra była jeszcze bardziej urozmaicona, jeszcze bardziej usprawniona, jeszcze lepsze funkcje i tak dalej, ale no myślę, cały czas coś tam dodaję, jestem z tego zadowolony, możecie napisać w komentarzu co sądzicie, możecie napisać być może co dodać i tyle, żegnam się i nie wiem, zobaczymy kiedy się słyszymy. Ja mam nadzieję, że jak najszybciej i z jak największą ilością zmian. Jo!